Po bitwie pod Stirling Bridge, od listopada 1297 roku do stycznia 1298 roku, Sir William Wallace poprowadził szkocką armię na południe. Sir Wallace był szkockim rycerzem, który stał się jednym z głównych przywódców podczas pierwszej wojny o niepodległość Szkocji. Pomaszerował na południe Anglii z wielką pewnością siebie, ponieważ wcześniej pokonał Anglików. Od Newcastle upon Tyne po Carlisle Szkoci najeżdżali wieś, przywożąc z powrotem spor. O to właśnie chodzi, że musisz uderzyć mocno. Hej. Wejdź tutaj. W końcu do króla Edwarda dotarły wieści o klęsce jego północnej armii w bitwie pod Stirling Bridge. Edward powrócił do Anglii 14 marca 1298 roku, aby kontynuować organizowanie armii do swojej drugiej inwazji na Szkocję, która była przygotowywana od końca 1297 roku. Jako wstępny krok przeniósł centrum władzy do Yorku, gdzie miało ono pozostać przez następne 6 lat. W kwietniu w mieście odbyła się narada wojenna w celu sfinalizowania szczegółów inwazji. Wszyscy szkoccy magnaci zostali wezwani na spotkanie, a gdy żaden się nie pojawił, wszyscy zostali uznani za zdrajców. Następnie Edward rozkazał swojej armii zebrać się w Roxburghu 25 czerwca. Siły liczyły 2000 kawalerii pancernej i około 12000 piechoty. Stuart Reed szacuje siły Edwarda na 214 rycerzy z 900 żołnierzami, 1000 kawalerii dostarczonej przez hrabiów, 500 najemnych kuszników, 2000 rok łuczników z bilmenami z feudalnych poborów Lancashire i Cheshire oraz 10500 walijczyków. Edward opuścił Roxburgh 3 lipca i dotarł do Kecleston w ciągu 2 tygodni, gdzie oczekiwał na zaopatrzenie, które miało dotrzeć do portów przybrzeżnych z opóźnieniem ze względu na pogodę. Ostatecznie 20 lipca Edward ruszył naprzód, docierając do Linlithgow 21 lipca. Edward był bliski wycofania się do Edynburga. Kiedy otrzymał informacje wywiadowcze, Szkoci byli w Torwood, niedaleko Falkirk, gotowi nękać jego odwrót. Edward podobno powiedział, że nie będzie ich szukał i rankiem 22 lipca umieścił swoją armię na południe od Falkirk. Edward chciał rozbić obóz i nakarmić swoich ludzi, czekając, aż jego piechota dogoni jego kawalerię. Jego dowódcy kawalerii opowiedzieli się jednak za natychmiastowym atakiem. Armia szkocka, składająca się głównie z włóczników, podobnie jak na moście Stirling, była ustawiona w 4 wielkie jeże, znane jako szyltrony. Długie włócznie skierowane na zewnątrz na różnych wysokościach nadawały tym formacjom groźny i nieprzenikniony wygląd. Luki między szyltronami wypełnione były łucznikami z 500 konnymi rycerzami na tyła. We wtorek 22 lipca angielska kawaleria ruszyła naprzód. Awangarda, dowodzona przez hrabiego Lincolna, przesunęła się w lewo, aby ominąć bagnisty teren, a za nią podążał John de Warenne, szósty hrabia Surrey.
Anglicy zaatakowali Szkotów, a Lincoln szybko rozgromił szkocką kawalerię. Szkoccy łucznicy dowodzeni przez Sir Johna Stuarta, młodszego brata wielkiego Stuarta Szkocji, bronili się, ale zostali pokonani przez angielską kawalerię. Jednak szyltronowie trzymali się mocno, a rycerze nie robili większego wrażenia na gęstym lesie długich włóczni, a 111 koni zostało zabitych w daremnej próbie. Kawaleria Edwarda cofnęła się, gdy nadeszła jego piechota i łucznicy. Łucznicy, kusznicy i brocarze Edwarda zaczęli zasypywać pociskami niedoświadczonych i słabo opancerzonych szkockich włóczników. Szyltronowie byli łatwym celem. Nie mieli żadnej obrony i nie mieli gdzie się ukryć, a na miejscu znajdowała się angielska kawaleria i piechota. Na dodatek, większość szkockich łuczników i kawalerii została do tego czasu wy, więc nie mieli możliwości oddania ognia Anglikom. Nie mogąc się wycofać ani zaatakować, bitwa była dla Szkotów przegrana niemal natychmiast po wystrzeleniu pierwszych strzał. Anglicy czekali, tym razem przestrzegając rozkazu króla, aż szkockie szeregi zostaną przerzedzone i nieuporządkowane na tyle, by umożliwić im rozbicie szyltronu. Angielska kawaleria i piechota zaatakowały chwiejnych szkockich włóczników. Szkoci w końcu rozproszyli się pod silnym naciskiem Anglików.